Cześć, z tej strony AmniMardon i dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawostek z The Forest. Zaczniemy od tego, że w folderze z grą znajdują się pliki dotyczące ataku, uderzeń oraz śmierci pająka, jednak w grze nie możemy wejść z nimi w interakcję. Najsilniejszą bronią w grze jest piła mechaniczna. W kokpicie możemy znaleźć część gazety, na której znajduje się nasz syn i nasza postać. Jest na niej napisane o śmierci żony gwiazdy, co sugeruje nam, że główny bohater jest w jakiś sposób sławny. We wcześniejszych wersjach gry na samolocie widniało logo nawiązujące do największego niemieckiego przewoźnika lotniczego, jednak w późniejszych wersjach zostawiono tylko złote koło, a później całkowicie usunięto logo. Wyspa, na której dzieje się akcja gry, nazywa się Peninsula, a możemy to wywnioskować z książek. Krajobraz w grze jest wzorowany na tym z Kanady. W laboratorium Sahara możemy znaleźć wzmianki o tym, że przedsiębiorstwo to kupiło wyspę do swoich eksperymentów, a to już wszystko w tym odcinku. Cześć!